Witajcie moi drodzy w kolejnym, po dłuższej przerwie, przeglądzie magazynu White Dwarf. Od czasu jak ostatnim razem przeglądaliśmy White Dwarfa, White Dwarf troszeczkę zmienił format, troszeczkę jest mniejszy, no ale 500 numer do czegoś zobowiązuje. Po 500 numerach danego magazynu czas na pewne zmiany, a jak dobrze wiemy, White Dwarf przechodzi przez wiele zmian w ostatnim czasie, z reguły na gorsze niż na lepsze. Tym razem jest to kolejna zmiana na lepsze, czyli powrót do starego magazynu, tak jak mieliśmy już po ostatnich tych tygodniówkach i tak dalej, powrót do normalnego magazynu, który jest magazynem, a nie ulotką reklamową. Dodatkowo jeszcze w tym miesiącu mamy Orktober, czyli miesiąc październik jest miesiącem orkowym. Orktober, wiecie, taka gra słów. Co w tym numerze? W tym numerze mamy sporo prac Polaków. Mamy Mateusza Strąfa, z tego co zauważyłem, Macieja Sadowskiego, których wrzuciłem też na naszą stronę Warhammer 4000 Polska. Mamy także Michała Skublickiego. Tak jest. Ale zanim do tego dojdziemy, do tej pracy, to mamy, jak już powiedziałem, w Access Granted, oczywiście Bunker, czyli misje do grania w waszych klubach, w waszych towarzystwach, gdzie tam sobie pogrywacie, szkołach, ligach i tak dalej. Mamy misje do 40, mamy misje do Sigmara, Age of Sigmar i mamy misje także do Warcry'a. Mamy battle plan do Warcry'a. W Basic Training mamy analizę armii, drugą już część, poprzednia była w poprzednim numerze, jak się można domyślać. I tutaj jest skupienie się na tym, jak podejść do budowania armii, jak poznać swoją armię. Czyli w tym odcinku konkretnym, w tej części mamy analiza, kompletna analiza, tak? Czy w sensie pełna analiza. Musimy poznać, mówią takie dosyć oczywiste oczywistości, że musimy poznać swoje oddziały, czy dobrze zrozumieliśmy zasady, żeby nie było tak, że zagramy później zasadę, całą armię oprzemy na jakiejś zasadzie, a się okaże, że żeśmy ją zupełnie źle przeczytali. Mamy zasady frakcyjne, czy dobrze je zastosowaliśmy, synergię w detachmencie i nowe oddziały, kiedy chyba dodawać nowe oddziały. Tego już nie doczytałem. W Hobby Hangout mamy na przykładzie jakiegoś symbolu skaweńskiego i terenu w ogóle skaweńskiego. Mamy pokazane, jak zrobić fajny efekt glow, to się nazywa, takiego błysku magicznego, na przykład, że coś ze ściany albo w ścianie zostało tutaj namalowane. Bardzo fajny, przydatny i praktyczny poradnik. Dalej mamy Satellite Uplink i mamy tam pokazany klub skądś, ale chyba nie, to nie jest żaden klub. Nie mamy żadnego klubu, chyba się im skończyły pomysły może na to. Mamy jakieś modele z Warhammer Studio i tutaj mamy pokazanych różnych sajkerów, no i tutaj właśnie się pojawił model właśnie Michała Skublickiego. Dalej mamy Sacred Silver, czyli Warzone Khalnath, zależy jak to tam czyta. Mamy tutaj krótkie opowiadanie z siostrami ciszy, siostrami bitwy, Battle Sisters, Sisters of Battle, Boże. Dalej mamy Crusade of Faith i tutaj są zasady frakcyjne dla właśnie Sisters of Battle, zasady krucjaty dla Sisters of Battle. Mamy oczywiście agendy, rekwizycje, battle traity, relikty, badże i tak dalej. No ale najciekawszą rzeczą tak naprawdę w tym numerze jest wielki battle report na 4 osoby, na 4 graczy. I pierwszy gracz gra orkami, drugi na 6, przepraszam, źle zapamiętałem, dla 6 graczy. W ogóle rzadko kiedy się pokazują takie wielkie battle reporty w tym magazynie, a jednak mamy Wade Price gra Green Tide'em, Dave Sanders gra Bully Boysami, a Steve Barrett gra The Big Hunt. Po drugiej stronie zupełnie inna armia. Andy Thomas Clark gra Warhordom, Tom Horse gra Dreadmobem, a Duncan Waugh gra Cult of Speed. 6 armii orkowych w jednym battle reporcie. Mamy ten battle report, czy mamy tą misję, mamy ten scenariusz Squig Wrestling i tutaj możemy sobie zobaczyć armię. Każda z tych armii, z tego co kojarzę, chyba jest na 1000 punktów, czy na 2000 punktów. Po 1000 punktów zrobili, czyli 3000 na stronę. To jest taki, podchodzi pod zasadę apokalipsy, którą się już powinno teoretycznie grać. I oczywiście mam battle report, bardzo fajnie zrobiony. Tereny na takie standardowe, orkowe, warhammerowe, Games Workshopowe tereny, nic fantastycznego. Dalej mamy Jack Mastersa, jego wielkie ła, które jest olbrzymie. Wiele modeli, Stompa, Big Rigi, przerobione knighty na orkowe knighty, na jakieś orkowe, wiecie, mechadredy. Dużo modeli, trochę poradników malowania. Powiem wam szczerze, że malowanie nie jest jakieś niesamowite. Jest to po prostu bardzo poprawne malowanie tabletopowe, ale w takiej ilości, w takiej skali robi niesamowite wrażenie robi. Bardzo proste jest, tak po prostu czarny jest fajnie powyciągany kolorkami, rozjaśnieniami. Nic skomplikowanego, ale jeszcze raz, robi wrażenie. Dalej mamy Death Knell Flashpoint Mulder Hunt, czyli jakiś battle plan do Age of Sigmar. No i mamy jeszcze jakieś krótkie opowiadanko Battle of the Bell Tower. Niezbyt długie, ale mamy tutaj żołnierzy Sigmara i mamy tutaj skawenów, jeśli dobrze widzę. Tak, jeśli dobrze widzę, mamy skawenów, więc prawdopodobnie coś z nowego boksa. Nie wiem, co wyszło w nowym boksie, nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie skawen był jedną z frakcji. Dalej mamy Loathsome Ratmen i tutaj mamy Designer Notes, to jest z tej kategorii Designer Notes, gdzie się zagłębiają w to, jak powstawały skaweny na przestrzeni lat. I mamy od naprawdę 1985 roku. Podejrzewam, że część z widzów nawet wtedy się jeszcze nie urodziła, kiedy pojawiały się pierwsze modele skawenów. Do 2024 przekrój niesamowity. Mamy wprowadzenie do skawenów krótkie. Mamy klan Verminus, klan Pestilence, klan Molder, klan Eshin i sporo fajnych zdjęć starych i nowych modeli do skawenów. Na sam koniec mamy Vizik Scour, Prophet of the Horned Rat, czyli to jest jakiś nowy, duży model do skawenów, fantastyczny, duży model do skawenów. Na sam koniec mamy Zone Mortalis Incursion, tutaj chyba jest jakieś małe opowiadanko, czyli to jest Warhammer Horus Heresy oczywiście, a na sam koniec mamy, wydaje mi się, że to są zasady do rozgrywania takiej bitwy i tutaj mamy różnego rodzaju zasady do niszczenia budynków, jeśli dobrze rozumiem. Urban Warfare to się nazywa po prostu. Zone Mortalis, tak? No i dalej tak. I mamy jeszcze oczywiście scenariusz, który możemy rozegrać sobie. Dwa scenariusze. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Raz, dwa. Tak, dwa scenariusze i trochę zasad. A na sam koniec mamy z kategorii Warhammer Horror. Oni wydawali kiedyś książki takie Warhammer Horror. Mam nawet tutaj jedną taką Wicked and the Damned z horror i mam jeszcze coś innego. Nie, takie mam z horrorowatych. The Blind Side, przepraszam, napisane przez Petera Feherwariego. Krótkie opowiadanko, które się tutaj zamieściło. Zajmuje kilka ładnych stron, powiem wam szczerze. No i na końcu oczywiście odpowiedzi do Order Ser, czyli tej szkółki zasadowej do 40 w tym przypadku, tak. No więc tak, to jest był issue 05 lub tak jak to jest napisane 505, bo tak zrobili, że piątka zawsze jest taka w kolorze tła, więc wygląda na to, zobaczcie sobie tutaj, issue 5, to jest issue 505. Tak to chyba należałoby czytać. Dobrze, moi drodzy, to był taki szybki przegląd White Dwarfa październikowego, Orktober numer 505. Zapraszam do następnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Hej!